Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie. Co tam słychać w wielkim świecie? Dlaczego ty to sobie robisz? Jason jest i nasza truskulowa głowa. Ale co sobie robię? Spodziewam się, że raczej będzie gicior, nie? Game Rysiu, dziękuję bardzo za trzy miechy. Te trzy miesiące były piękne. Owszem, mi też się podobały. Da się tu wszystko zrozumieć przynajmniej. No jest to cenne. Jest to cenne zdecydowanie. Dobra, słuchajcie. Mam tutaj listę. Zobaczyłem 21 numerów, to się troszeczkę przeraziłem, ale część z nich znam po prostu, czy robiłem odcinki, czy po prostu słuchałem, czy słyszałem w jakimś radio, a część to są po prostu jakieś skity takie po 30 sekund, więc myślę, że nie będzie źle, poradzimy sobie jakoś. Zawsze sobie tutaj otwieram czat, tak żeby go mieć też obok klipu. I tak patrzę, kurwa, tutaj. Tak, już słyszałem, że Multimo streama z koncertu, nic na to nie poradzę. Jeżeli ktoś czuje się tym faktem zawiedziony, że stream jest w tym samym czasie, no to niestety życie to oprócz tego, że sztuka kompromisów, to jeszcze sztuka dokonywania wyborów. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy trzeba to zrobić, nie? Przecież nie będę gasił streama. Trzeba zrobić mu dramę, okej. Mody Becik, dzięki wielkie za piąty miesiąc, tak jest, niejaki sezonowiec, porządna firma, solidna. Już wolicie Multiego, to można wypierdalać. Jak wolicie Multiego, to można wypierdalać śmiało. Wilnie, musisz być od razu niekulturalny. Ren Voltar, dzięki wielkie za trzeci miesiąc. Misiu, jak, proszę bardzo, jak miło. Właśnie cię kultura, jak już to proszę wypierdalać. Dokładnie tak. Od dwóch dni szukam powtórki twojej reakcji na album Łony Taxi, dalej nie widzę. Będzie się dostępna. Oczywiście, studencie informatyki, nie polecam. Świetny nick. Dzisiaj rano wrzuciłem na dysk, także o ile jeszcze się nie przetwarza, bo to chwilę lubi potrwać, to jest na dysku. John Paul Fiat Punto Seicento. Co to kurwa jest za nick? Obawiam się, że nie będzie zapisu z Red Bulla, co zresztą mówię na odcinku najbliższym, który jest poświęcony jednemu z występujących na Red Bullu, czyli panu Kukonowi i jego najnowszemu singlowi z panią Brodką. Kiedy zaczynamy? Myślę, że teraz już, że się nie spodoba album. Kurczę, no zobaczymy, siemaneczko, Jerzyku drogi. Okej, okay. IKEA się nazywa pierwszy numer. Nie wiem, czy są po kolei, ale podejrzewam, że nie ma to większego znaczenia. Chyba, że ma, to dajcie szybko znać. I oczywiście dajcie znać, jak głośność wam siedzi. Jedziemy z tematem, numer IKEA, start. Okej, to git. Jestem jedynakiem i bałagan w szafie mam. W sumie niewiele potrafię, ale dam sobie radę. Szukam mebli na ikea.com. Mierzę telefonem. Najgorzej. Będziesz się wkurwiał przy składaniu, mówię ci. Trafię, ale dam sobie radę. Szukam mebli na ikea.com. Mierzę telefonem ścianę i podłogę, a potem skręcam szufladę. Sprawdzam twardość materaca, no bo będę na nim kaca. Często chował pod kołdrą, pijąc browar z limonką, a moja ma. Okej, czyli jeżeli to ma być płyta z tego, co pisaliście o wchodzeniu w dorosłość, to rozumiem, że wbił na swój własny nowy kwadrat. O, dziękuję bardzo, Kiuf, piąteczka. Na swój nowy kwadrat i próbuje się jakoś w nim urządzić. Okej. Okay. Mama i tata będą. I już planuję, że będzie dużo kaca leczonego tam na materacu. Im kaca często chował pod kołdrą, pijąc browar z limonką. A moja mama i tata będą chcieli, żebym wracał, ale muszę dorosnąć, ale muszę. Moi chcieli, żebym już sobie poszedł. U mnie coś poszło nie tak, czy u maty? Mama i tata będą chcieli, żeby... Ja no żartuję, nikt mnie nie wyganiał. Żebym wracał, ale muszę dorosnąć, ale muszę. Rozpalić ognisko samemu, spakować walizkę dyplomy, ej, stanąć w środku salonu i zjarać dwa duże gibony, rąć chłopaków na domówkę, ugotować parówkę na śniadanie, zaprosić na noc jakąś dupkę. Jedną? Chyba, że to gotowanie parówki jest w kontekście z tym
do tego dalszego wersu o dupce. Dobra, nieważne. Pać parówkę na śniadanie, zaprosić na noc jakąś dupkę i wymienić żarówkę. Zrobić pranie samemu choć raz, no bo zawsze miałem, ej, życie ułożone jak na... Ja do dzisiaj, przyznaję się bez bicia, nie umiem zaprogramować pralki. Choć to prawdopodobnie jakieś dwa guziki, nie? Kurwa, w mojej pralce znanej skądinąd z odcinka z chyba Chinolem, nie potrzeba mi nic więcej, no... Nie mam z nią dobrych relacji i nie wiem nawet, gdzie się jej wsypuje proszek. Choć raz, no bo zawsze miałem, ej, życie ułożone jak na półce, choć raz. Za gaz zapłacić na czas i oddzielić plastik od szkła i papieru spraw. Ja mam 17 lat i umiem, ohoho, i się chwali, kurwa. A saltów ty umiesz? Nie, to zły przykład, bo ja też nie umiem. Debil. Wielu takich jak te pewnie nie ogarnę, ale w sumie czemu się martwię? Niepotrzebnie, przecież jakoś to będzie. Przecież jestem już duży i co to odkurzyć meble dla gościa, który zamia... Odkurzyć meble? Kurwa. Ale ja mogę wszystko zrobić na chacie. Wszystko, tylko nie ścierać kurzenia. A tak gdy leży dogdzie, przecież jestem już duży i co to odkurzyć meble dla gościa, który zamiata, gdy leży do góry pępkiem MAT, czyli mata, zapraszam z wódką i skrętem, mej. Wczoraj wielka willa, dziś z wielkiej płyty mały blok, 33 metry na wynajem, za pieniądze z wielkiej płyty, no a nie od mojej mamy, bo 33 to taka chyba jakaś ważna liczba. 33 metry na wynajem, za pieniądze z wielkiej płyty, no a nie od mojej mamy, bo ile kurwa można być bananem, ej. Wczoraj wielka willa, dziś... Ale to fajne podejście, bo w zasadzie mógłby powiedzieć rodzicom, żeby mu kupili jakieś 100-metrowe mieszkanie w jakiejś bogatej dzielni, a nie blok z wielkiej płyty, 33 metry, to jakaś kawalerka na wynajem. Ile kurwa można być bananem? Chociaż nie wiem, czy mu wierzę w takie podejście, że ile można być bananem. On chyba lubi być bananem. Ja bym lubił. Wielkiej płyty mały blok, 33 metry na wynajem, za pieniądze z wielkiej płyty, no a nie od mojej mamy, bo... No w sumie tak, to trafna uwaga, ale no to nawet nie musiał prosić rodziców, bo sam miał siano. Po co się pchać w kawalerkę na wynajem? Oszczędny taki. Co więcej? To jest dobre pytanie, ale co więcej? No bo kurwa zawsze więcej, rozumiesz? Daj mi więcej. Ja jestem takim typowym przedstawicielem konsumpcjonizmu, takim grubym, wąsatym bydlakiem z Podlasia. Tyle, że z Opola. I nie głosuję na PiS. Bardziej by się opłacało kupić, niż płacić co miesiąc komuś za mieszkanie. Zgadza się. Jak kupiłem mieszkanie, to ratę co miesięczną miałem 3 razy niższą niż potem za wynajem, która i tak była niska, bo po znajomości, nie? No, znaczy niska jak na to, że ogólnie nie była niska, ale była niska jak na to, że mieszkanie było w samiusieńkim centrum, nie? To ma swoje plusy i minusy. Dobra, słuchajcie. Mata wkracza w dorosłość. Opowiedział nam o tym na traku IKEA. Chujowy wybrał sklep, jeżeli chodzi o meble. Przereklamowany, przehajpowany. Na kogo głosowałeś? No tak jak zawsze, na siebie. Wpisuję, dorysowałem kratkę. Zrobiłem ten dodatkową listę totalne szefy. Dałem tam siebie z jedynką. Napisałem Skobzor. Z dwójki, z drugiego miejsca dałem Bebzon. I zagłosowałem na siebie. Tak to zrobiłem. Ale dobrze, że przez neta zamawia z IKEA, niż chodzić po tym jebitnym sklepie. No cóż. Siemano, siemano, ex-mimo. No wiem, że wy byście głosowali na Bebzon, nie? Tak, słuchałem, dzieci duchy. No niestety zapis poszedł się jebać razem z tą pulą innych zapisów, które poszły się jebać swego czasu, nie?
Dobrze dbaj też na ciebie. No i gitara, fioletowy czarodzieju, piąteczka dla ciebie. Wiesz co dobre, wiesz co trzeba zrobić, żeby zmienić Polskę na lepsze. Blok, skit. A, czyli potem jest nutka, blok. Ok, czyli mamy jakiś taki przedsmak, intro może. Witam szanownego pana, czy będzie szansa na przesłuchanie czegoś tam? Gawryle, kustosz tequila? Nie wiem. Brzmi dziwnie. Na razie słuchamy Maty, Jubeczku drogi. Dzień dobry panu. Ja się tutaj wprowadziłem niedawno pod piątkę. No i dzisiaj parę metówkę taką chciałem wam zrobić. O, ostrzeganie sąsiadów o hałasie. Musi być kulturka. Wprowadziłem niedawno pod piątkę. No i dzisiaj parę metówkę taką chciałem wam zrobić. To uprzedzam, nie? Że paru kolegów wpadnie. No i też chciałem od razu oznaczyć, że taka mała prośba jest. W razie hałasu, jakby pan na policję mógł nie dzwonić, bo dużo zioła tu będzie, alkoholu i też parę niepełnoletnich osób. Także tu zostałem mój numer i jak coś to oprócz SMS-a, nie, albo telefon. Postarałem się cicho. Okej, okay. Przynajmniej szczerze. Będzie zioło, alkohol i niepełnoletni. No dobra. Ale szkoda, że nie ma odpowiedzi sąsiada. Co powiedział? Okej, okay, i teraz jak rozumiem, zapis z tej domówki. Spoko. Dzięki wielkie. Młody Maciak. Okej. Okay. Utożsamiasz się z albumem? Staramy się być cicho, no. Już. Mam wyjebane, siedzę z ziomalami, no i palę trawę. Rozumiem, że masz na uspą do pracy, bo sam kiedyś też przed południem wstawałem, a dzisiaj się bawię. Przed południem wstawał, czajcie? Robił to. Ja pierdolę. Wstawać przed południem. Na ósmą do pracy to nie tak wcześnie wcale. Rozumiem, że masz na ósmą do pracy, bo sam kiedyś też przed południem wstawałem, a dzisiaj się bawię. I wcale nie tak głośno nawet, najlepsi ziomale żart na gawie. Ci nic nie poradzę, że mam kilkunastu, a nie pary. No nic nie poradzę, biorę wyk, champagne shower. Ile osób w takim pokoiku? Ale sobie kolej gdy stoję, tobie robi forek. No nic nie poradzę, biorę wyk, champagne shower. Ale sobie kolej gdy stoję. Champagne shower, ale sowiec koje i gristoje. To nie jest champagne brachu, tylko jakieś wino musujące, kurwa, z biedry. Tobie robi forek, to jest słabo, że we wtorek, ale też wakacje środek, więc boluj mi, nadej wódkę. Sąsiad coś krzyczy o ciszy, ja opalam lufkę, a jak powie o tym policji, to nic się nie stanie. Po prostu się wkurwię, wiem, że już wszędzie się... I tylko tyle? Tak, ale mam nowy rak cazie, noc w noc. Dawaj nam melas, poleci wódkę i sok. A nie pierdolisz mi wciąż, że jesteśmy za głośno, docen to. O kurde. Ej, że dopiero druga i nie wyjebało ci okien. Doceń to, że dopiero druga i nie wyjebało ci okien. Dziękuję, drogi sąsiedzie. Pierdolę. Twoja dobroć jest nieoceniona. Ja pierdolę. Wiem, że już w sensie się pla, ale mam nowy rad cadzie, noc w noc. Dawaj nam bela, poleci wódkę i sok. A nie pierdolisz mi wciąż, że jesteśmy za głośno, doceń to. Że dopiero druga i nie wyjebało ci okien. Myślisz, że Michał uciekł z biblioteki po to, żeby ktoś go uciszał? Cały nasz skład jest tu dzisiaj. Michał uciekł z biblioteki. To był ten numer, nie? Na studniach do matury. Zajebisty był. Biblioteka. Coś z biblioteką. Trap? Biblioteka Trap? Coś takiego? Uj, nieważne. Michał uciekł z biblioteki po to, żeby ktoś go uciszał. Cały nasz skład jest tu dzisiaj. Paparuchu, zamocz patyka. Ktoś krzyczy mi z góry, że mam zamiąć się. To jest kultury, ty jebane się. Wyrzuj się, ej. Łyk me taksy. Weź. Nie dzwoń na psy. No weź. Się ogarnę. Trochę kultury, ty jebany psie. Nie dzwoń na psy, no weź. Kurwa, co tu się dzieje? Yo, what's up, my neighbor? Ja pierdolę, kurwa. Człowiek chce, kurwa, spać, a banda jebanych debili. O, jest sąsiad. Up my name. Ja pierdolę, kurwa! Człowiek chce, kurwa, spać, a banda jebanych debili napierdala mi, kurwa! Umpa, umpa, cycyc! No wiem. Wiem, że już w sensie się pla... Umpa, umpa, cycyc? Ale mam na
jak cadzie, noc w noc. Dawaj nam melanz, poleci wódkę i soda. Nie pierdolisz mi wciąż, że jesteśmy za głośno, docen to. Że dopiero druga i nie wyjebało ci okien. Wiem, że już w sensie się plac, ale mam nowy rak cadzie, noc w noc. Dawaj nam melanz, poleci wódkę i soda. Nie pierdolisz mi wciąż, że jesteśmy za głośno, docen to. Że dopiero druga i nie wyjebało ci okien. Mamy ładne wino z okien, parę koleżanek w telefonie. Co kurwa? Mamy ładne wino z okien, koleżanek w telefonie. Co ty pierdolisz? Dopiero druga i nie wyjebało ci okien. Mamy ładne wino z okien, parę koleżanek w telefonie. Wow. Ale siedzimy tu sami, no bo żadna z nich nie może. Wpaść, hej. Właścicielka prosi nas o myto. O. Tu sami, no. Ale siedzimy tu sami. Mamy ładne wino z okien, parę koleżanek w telefonie. Wow. Ale siedzimy tu sami, no bo żadna z nich nie może. Wpaść, hej. Aha, siedzimy tu sami, bo żadna z nich nie może wpaść. Hehe. Okej, okay. Dlatego nie przychodzą. Bo któraś na pewno by wpadła. Nas żaden nauczyciel nigdy nie odważył się wziąć na jakąś zieloną szkołę, bo zakładali, że dziewczyny, chłopaki będą chlać, a dziewczyny wrócą w ciąży. Tak nauczyciele mówili. Tak w nas wierzyli, kurwa. Właścicielka prosi nas o myto. Dzwoni po pały, myślą, że nas piszą, bo znowu dzwoni ktoś. Łuki, Harvey, Salty, Walsh. Zapraszam tu ludzi, bo kocham tych ludzi i nie mam kontroli nad tym, jak głośno pierdoli mi tutaj jeden z drugim. Coś nad się moli, a ktoś się zgubił. Jakich latach 80. kurwa? Jak ja jestem 90. rocznik? Bez przesady. Wiem, że już w sensie się plak, ale mam nowy rak cadzie, noc w noc. Dawaj nam melanz, poleci wódkę i soda. Nie pierdolisz mi wciąż, że jesteśmy za głośno, docen to. Że dopiero druga i nie wyjebało ci okien. Wiem, że już w sensie się plak, ale mam nowy rak cadzie, noc w noc. Dawaj nam melanz, poleci wódkę i soda. Nie pierdolisz mi wciąż, że jesteśmy za... Chuje. Głośno docen to. Straszysz mnie administracją, wypierdalaj. Przyszła pani w okularach zadawać pytania mi o hałas. Okrzyki o zapach gowara na ścianach. Oto to za potrawa, co gotuję, bo jebie na korytarzach. I tak pyta o co kaman, jakby kurwa nie wiedziała. Patrzy niespokojnym wzrokiem, myśli, że widzi wandala. I tak pyta o co kaman, a ja krótko odpowiadam. Płacę za wynajem, no i trochę odpierdalam, kurwa. Płacę za wynajem, no i trochę odpierdalam, kurwo. Myślę, że jak ode mnie byś to mieszkanie wynajmował, to po tym tekście byś z niego wypierdalał. Tak, tak myślę. Płacę za wynajem, kurwa. Myślisz, że jesteś jedyny, który chciał tu płacić za wynajem? Nieładnie. To nieładnie. To nie do mnie tak. Do mnie nie. Okej. Okay. Patrzcie, jak czeka. No dobra, czyli poszedł w tę dorosłość, jako tako się urządził na kwadracie 33-metrowym i zaprosił sobie kilkunastu ziomków, bo tyle ma, nie jego wina, i zrobił delikatną domóweczkę, ale sąsiada ostrzegł, także wszystko jest w porządku, a sąsiad powinien być wdzięczny, że jest dopiero druga, a jeszcze mu okien nie wyjebało, także wszystko jest w porządku. Skute Bobo. To jest tak durny nick, że po prostu przejdę do odsłuchu. Chociaż trochę się boję. O nie, o nie. Dlaczego piszecie oho? To nigdy nie zwiastuje nic dobrego. Ale czasem coś śmiesznego. Na razie jest przyjemnie. I tak przez 3 minuty? Ej, palę 10 jointów dziennie, a nie umiem skręcać. Pozdrawiam moich przyjaciół, bo nie wiem co wezwać. 3-2-1-0, kurwo, skute Bobo wjeżdża. Ej, skute Bobo. Palę 10 jointów dziennie, a nie umiem skręcać. Pozdrawiam moich przyjaciół, bo nie wiem co wezwać. 3-2-1-0, kurwo, skute Bobo wjeżdża. Ej, skute Bobo. W sumie to prawie nie jaram, nie po...
to dalej mata, czy to skute, babo? To mu Lanek pomógł, kurwa. Wierzla, skute, babo! To prawie nie jaram, nie potrafię sam nawet skręcić pacana. Raz zajebałem się w akcji, spytałem ziomów, czy nie chcą iść na bawiana. Kiedyś ogoliłem się na pastana, no i byłem nie do poznania. Chociaż w sumie Michał i dwójka na plecach, bo wziąłem sobie plecak, no i poszedłem zajarać. Marihuana, cała Polska jest w niej zakochana i nie tylko... Nie, ja nie jestem zakochany. I co teraz? Może nie jestem z Polski? Ciebie. Siedzę w jakimś bunkrze w Rajchu. No i poszedłem zajarać. Marihuana, cała Polska jest w niej zakochana. I nie tylko młodzież, bo spaliłem z moim dziadkiem grama. Każdy kogo znam, zjarał chociaż gram zioła, więc nie palę. A no to nie, no to tak, to tak. Chociaż mnie nie znasz, ale wpisuje się. Sam, bo każdy kogo znam, zjarał chociaż gram zioła, więc nie palę sam. No bo oto mam zioła, znowu cały skład. Libono, domu Kaliblan, zamiast Polbono. Na co komu krak, jak chcę z bąkosa zjarać cały stan. Może mi nosa pęta, pana koka. Palę 10 jointów dziennie, a nie umiem skręcać. Pozdrawiam moich przyjaciół, bo nie wiem co wezwać. 3-2-1-0, kurwo, skute, bobo, wjeżdża. Ej, skute, bobo. Palę 10 jointów dziennie, a nie umiem skręcać. Pozdrawiam moich przyjaciół, bo nie wiem co wezwać. 3-2-1-0, kurwo, skute, bobo, wjeżdża. Raz jak z Orlenka wracałem na schodki, bo chciałem sobie kupić browara. Choć nie miałem nic, zjarałem trzy lolki, bo kurwa mogę polegać na fanach. Nie odmawiam wiadra, no chyba, że z rana. Ona jest ładna, ale najebała się. A jak kot i pies, czasem jest wódka i marihuana. Nie potrafimy się dogadać, ej. Moja lufka nabita, twoja polana mała. Chciałabyś nadawać na tych samych falach, no to dawaj zamiana. Ty mordo, zajeb wodospad. Dobre rozwiązanie znalazł, kurwa. Denken. Jakby zdenerwowała cię Niagara. Chciałbym, żeby tutaj była Kanada albo Nevada, a nie Holandia. Czechy, Hiszpania, Peru, Portugalia, Jamajka, wiadomo. Trinidad, Tobago i Malta. Kraje, w których jest legalna baczka. Tagwaj, Floryda, Ekwador, Szwajcaria, Waszyngton, Chorwacja i Kansas City. Szwajcaria? W Szwajcarii też jest legalna? O kurwa. Trinidad, Tobago i Malta, Paragwaj, Floryda, Ekwador, Szwajcaria, Waszyngton, Chorwacja i Kansas i Chile. Ile jeszcze mam wymieniać? Ekwador, Słowenia, Australia, Urugwaj, od dawna, no kurwa, nawet jakaś Gruzja pozwala. Bermudy... Nawet jakaś Gruzja. Ej, ale Gruzja to ty szanuj. Gruzja zajebisty kraj. Bergamoty, Bolivia, u nas się czeka stromota kara, nie kończę jarać. Io, io, szkoda, że muszę spierdalać. Zaskuna mandata, nie krata, Hakuna Matata, nara. Palę 10 jointów dziennie, a nie umiem skręcać. Pozdrawiam moich przyjaciół, bo nie wiem co wezwać. 3-2-1-0, kurwo, skute, bobo, wjeżdża. Skute, bobo. Palę 10 jointów dziennie, a nie umiem skręcać. Ustawię sobie taki sygnał na SMS-a. Skute, bobo. Pozdrawiam moich przyjaciół, bo nie wiem co wezwać. 3-2-1-0, kurwo, skute, bobo, wjeżdża. Skute, bobo. Jest. Ale gówno. No dobra, okej. Okay. To tylko była taka maska, nie? Mata się wcielał po prostu w skute, bobo. Dziwny to był projekt. I niech tak zostanie. O, tu mamy ciekawy tytuł. Mata fit Whitechor 2115. La la la, och och. Ja pierdolę. Dawaj. La la la, och och. Letniaczek, akurat na jesień, na jesienny wieczór, bardzo letniaczek przydatny może być. Będzie klimat wakacji? Dobrze. Teraz śpiewaj z nami. Jaki chomik pod pachą tej. Kiedyś zwykły sandał, dzisiaj sandał Gucci. Czapka bez... Czy Gucci, czy Sruci, czy z Biedry. To jednak sandacz to sandacz, nie? Ja nie wiem, ja mam jakąś awersję. Nie potrafiłbym chodzić w sandaczach. Nie ma opcji.
To się wiąże z pokazywaniem jebanych stopisk albo właśnie posiadaniu skarpetek do sandałów, co też nie jest dobrym wyjściem. Zwykły sandał, dzisiaj sandał Gucci. Czapka bez daszka, czyli kapelusic. Chciałbym uciec z miasta, do Trójmiasta, zjarać pasta, no i wrócić. Lubię ten kawał, palę szlugi, napój z dolewką biorę i... A, to dlatego. Ja właśnie jak już jechałem pociągami ostatnio parę razy, to za każdym razem Intercity. I mówię, tak mi się chciało palić, mówię, skoczę se do klopa, kurwa nie ma okna. A ma to lubi TLK, bo pali szlugi. A ja właśnie pamiętałem, że w pociągach były okna w klopach. Ale może właśnie w TLK, a nie w Intercity. Kurwa, ale przemyślany ruch. Człowiek się uczy całe życie. No i wrócić. Lubię ten kawał, palę szlugi. Napój z dolewką biorę i dolewam wody do koli. Słomka oraz wieczko, no i nie przypierdoli się nikt. Opić się w miejscu publicznym. Cały przedział nasz podwiązałem paskiem drzwi. Kanar cały czas pyka w szyby, ale nic mu po tym. Bo jak tylko dojedziemy, to przez okno uciekniemy i na plażę pobiegniemy wyrobić. O Jezu, jak czasownikowo straszliwie. Bo jak tylko dojedziemy, to przez okno uciekniemy i na plażę pobiegniemy wyrobić gór. Jest moc, Łajcior. Kurwa, kobiety z równo. Dziwnie, nie? Bo nie ma kompletnie żadnego zagłębienia, tak równo ręce. Kurwa. Teraz śpiewaj z nami. Tęcza. Nie mów, Keltain, że się z tego nie cieszysz. Ona chce dziś z nami palić papierosy, no i przeklinać. Ma brązowe oczy i blond włosy, tak jak Seba i Michał. Ej, stop, mała, weź butelkę w dłoń. W końcu są wakacje, z Martyn już nie widzę, bo mam na oczach szkło. O, dear. Już się ściemnia, więc chodźmy stąd. Chciałbym prosto... Umiesz zrobić rurkę językiem. Wow! Wiecie zrobić rurkę językiem? Albo dwie, albo trzy. Zdać. Ale jak, skoro w twarz kurwa masz, ciągle wiewiat mi. Idź, my spać. Pojutrze lub po pojutrze zabawa trwa. Ciekawe, ile było powtórek, co? Mordo, wiesz o co chodzi? Teraz śpiewaj z nami. Les, nibel. Góry go. No taka nutka do ogniska przyjemna. Banda baranów. Okej. Okay. Nasza klasa, ale to drill? Aha, to następna nutka. Beat popek. Okej. Okay. Nasza klasa? Jak, trochę jak tego, pana Marskiego, nie? Przystało z naszą klasą. Pyta Adam w Tel Awiwie. Zajebiste. Jacek Kaczmarski vibe. No właśnie, mówię. Ja mam 19 lat i lubię sobie jeść kanapkę z serem i szynką. To niezależnie od wieku, kanapka z serem i szynką zawsze na propcie, nie? Czekaj minutę, łysy, proszę. Ale nie podałeś powodu, dla którego miałbym poczekać i teraz nie wiem, czy się na to zgadzać. Tiki, 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 prawdziwe Albańczyki. Ty zrobiłeś fajny wierszyk. Wierszyk o naszej klasie, z tego co pamiętam. Bo kończy.
Bo po jedzenie idę. Kurwa, to jeszcze nie poszedłeś, to ja zacząłem już odliczać tę minutę. Masz jeszcze, kurwa, 17 sekund. Przerwa na siku. Zawsze można też wstać i po prostu iść siku. Pies już do... Matko jedyna. No to chwalimy się, ile mamy lat, to ja 32. Miło. Wciąż młodszy ode mnie, ale tylko rok. I... że ja też jestem ze stycznia przy okazji, nie? Siema, otyły panie. Witaj, witaj Kuba. Siemano, siemano Szczepan. 21, 23. Od 3 dni 18, proszę bardzo. Ja 13, kłamiesz. Ciekawe, ile lat ma najstarsza osoba tu? Myślę, że nie możesz, możesz nie otrzymać prawdziwej odpowiedzi, nie? No. Pierwsza szynka na dole kanapki, najpierw szynka. Najpierw szynka, a na górę ser. Podstawa. Tak jak najpierw płatki, później mleko. Kto robi odwrotnie, ten niech idzie stąd, kurwa, bo się nie dogadamy. Dobra. Nasza klasa, ale to drill z popkiem. Lecimy. UCL i jeden boru? To kurwa? UCL no i jeden boru. Pokoni. Gdzie oni są, było nas sporo. Nie ma ich. Bizon gras, no i Marlboro. Zwy uczelni. Ej. Dziś para na par. Za tych, co nie mogą. Heathrow, Gatwick, Southend, Luton. Już pomału tęsknię za ziomami cnej. A miasta jakiś Luton tam słyszałem. Migrują, choć wcale nie muszą. Southend, Luton. Już pomału tęsknię za ziomami cnej. Migrują, choć wcale nie muszą. Malpensa, Chip Hall, Logan, Buford. Wracajcie do domu, no bo jak nie pęknie mi serce, to pęknie mi płuca. Bo palę sam, a chciałbym z wami zjeść garlic nam. Dotykam masali, czy za 5 lat będziemy tacy sami. Oby tak, ja z diamentem, a wy z dyplomami. Okej, dobra, czyli uczelnie gdzieś tam za granicą. Chłopaki wyemigrowali, choć wcale nie musieli. Nie musieli za chlebem coś, tylko po prostu po wykształcenie i Mata zastanawia się, że za 5 lat będą tymi samymi ludźmi. Czy będą już poważnymi, rozumiecie, wykształciuchami z dyplomami zagranicznych uczelni i czy on będzie sobą po dostaniu diamentu, nie? Ciekawe, jak się skończyło. Spokojnie. Gdzie oni są, było na sporo. Nie ma ich. Bizon gras, no i Marlboro. Piję dziś, para na par. Za tych, co nie UCL, mogą. UCL, no i jeden boro. Spokojnie. Gdzie oni są, było na sporo. Nie ma ich. Bizon gras, no i Marlboro. Piję dziś, para na par. Za tych, co nie mogą. To dużo mali, co gonią. Siema, hibiskus. Marzenia swój. Para na par. Za tych, co nie mogą. To dużo mali, co gonią marzenia swoje, a nie swoich starych. Chociaż niektórzy już od urodzenia są starannie programowani do chuj wie czego. Przez starego ego. Czekam aż znowu będziemy. To jest chujowe, jak rodzice próbują poprzez dzieci realizować swoje niespełnione ambicje. Mam zamiar nigdy tego błędu nie popełnić. Mam nadzieję, że mi się uda. No bo to jest takie... Ja kiedyś dobrze grałem w piłkę ręczną, no ale zajebałem temat, to teraz będę zmuszał swoje dzieci, że mają grać w ręczną, zapierdalać na treningi, trzymać dietę i być najlepszymi w tym, konkretnie w tym, bo ja sobie tak życzę, nie? Będziemy pobijać browarki ze szklanki w klubie z kolegą na Mazowieckiej. A nie na odległość, czemu samotni są ci, którzy marzą więcej? Może dlatego, że wolą self-service ostania w jebanej kolejce. Ej, UCL, no i jeden boro. Spokojnie. Gdzie oni są, było na sporo. Nie ma ich. Bizon gras, no i Marlboro. Piję dziś, para na par. Za tych, co nie UCL, mogą. UCL, no i jeden boro. Spokojnie.
gdzie oni są, było nas sporo. Nie ma ich, Bizon Grass, no i Marlboro. Bije dziś, para na par. Za tych, co nie mogą. Minęło 7 lat, jak jeden dzień, odkąd wróciłem do Polski. Mega ekipa, potężny skład, potężny jak Pucianowski. Niektórzy z was dalej są tam, Londyn, że to się zaczęło. Wasza obecność, to że byliście, to nasze wspólne dzieło. Degis był do Quiley, było ich sporo. Dzisiaj z Macą za was palimy zioło. Hugo, Borek, Norek, Piotrek i Rambo. Testie, mordy, wracajcie już stamtąd. Zrobiłem karierę kompletnie pijany w moim kartelu. Wenę czerpałem w kopalni złota w jakimś burdelu. Pamiętam o was, bracia i siostry, wiem, że jest was wielu. A reszty nie znam, ich nie kojarzę, tak jak połowy polskich raperów. Weasel, BlaBlaCar, polski bus, Jumbo Jet, Autobahn, PKS, PKP, Diesel, Autostop, KLM, TGV, Rover, Halle. Lecimy po swoje. UCL, no i Edinburgh. Jak oni, gdzie oni są, było nas sporo. Nie ma ich, Bizon Grass, no i Marlboro. Bije dziś, para na par. Popuś, popuś ze swoim jebać kreski na policzkach, na policzku. Dziwny to był pomysł. Jego morda. Bizon Grass, no i Marlboro. Bije dziś, para na par. Za tych, co nie UCL, mogą. UCL, no i Edinburgh. Gdzie oni są, było nas sporo. Nie ma ich, Bizon Grass, no i Marlboro. Bije dziś, para na par. Za tych, co nie UCL, mogą. UCL, no i Edinburgh. Po koni. Gdzie oni są, było nas sporo. Nie ma ich. Ładna gitareczka. 1001, to już następny numer. No, nie bardzo tutaj była nasza klasa Kaczmarskiego. Jakkolwiek przywołana. Taka nutka. No dupy mi nie urwało, szczerze mówiąc, ale faktycznie można ją rozpatrywać coś w kierunku przyjemnej. Dyplomatycznie to powiem. Teraz top. Okej, ten jest klimatyczny. To fajne. Lubię klimatyczne. Zależy jeszcze w jakim klimacie, nie? Gitarka jest zawsze dobra. Już pomału tęsknię za La Ligą i Sylwestrem gdzieś, gdzie będzie nas więcej. Na mieście zjeść, co jest nieźle. Mam zmutowane lekcje, no i gramy sobie w koda. Jest plus, minus, środa, ale raczej minus. Jest mi szkoda, no bo wirus zabrał mi mój 20 rok życia. Aha, dobra, bo to czas ten taki mocno covidowy. Dobra. Wirus zabrał mi rok życia, no tak, no wszystkim nam zabrał. Mi szkoda, no bo wirus zabrał mi mój 20 rok życia. Coś to jestem 01, no bo chciałbym go z powrotem, mej. No okej. Okay. W takim razie ja jestem 91. I chuj. Co ja teraz zrobię bez 10 kobiet w mojej garderobie? W sumie wiem co. Nic nie mam na sumieniu, a siedzę w odosobnieniu, jakbym był groźnym przestępcą. I wariuję już i żartuję znów, bo mam w sumie wiele na sumieniu i wariuję już i No tak, kogo próbowałeś oszukać, że nie masz niczego na sumieniu? Bo mam w sumie Wszyscy wiele mamy. Na sumieniu i wariuję już i wędruję z nudu. Kółko po tym samym pomieszczeniu. Już pomału tęsknię za La Ligą i Sylwestrem gdzieś, gdzie będzie nas więcej na mieście. Cześć, Ma. Gdzie byłaś, jak cię nie było, kochana? Dawno, dawno cię nie widziałem. Chyba z jednego live'a opuściłaś. Za La Ligą i Sylwestrem gdzieś, gdzie będzie nas więcej na mieście zjeść. Mam zmutowane lekcje, no i gramy sobie w koda. Jest plus, minus, środek. Spałaś. Od zeszłej niedzieli. No przynajmniej jesteś wyspana, nie? Dużo śpię ostatnio. Chcesz nam coś powiedzieć? Ale raczej minus. Jest mi
Aha, Ema wróciła z mlekiem. Szkoda jest plus, minus, środa, ale raczej minus. Jest mi szkoda, no bo wirus zabrał mi mój 20 rok życia. Jak coś to jestem 01, no bo chciałbym go z powrotem. Co nam zostało? Covidowy smoltok i kakao. Jadę sobie windą i trochę mi nie ufają. Piję wódę z mirindą na kanapie z moją mamą i z tatą. Potrzebują za dużo uwagi, ale za to już wiem, jak życie będzie wyglądało na ich starych. Moi ludzie żyją szybko, śpiewają na całe gardło. No a ziemia tak zwolniła, jakby zajebała wiadro. Przynajmniej w końcu do siebie pasujemy. Już pomału tęsknię za La Ligą i Sylwestrem. Gdzieś, gdzie będzie nas więcej, na mieście zjeść, Tak myślę, Kahir, no, że w środę pierdolniemy sobie gipsa od razu. Bo we wtorek wychodzi, nie? Dobrze patrzę, liczę? 24? A 25 to środa, tak czy nie? Siemano Adriano, Italiano, poco loco crazy. Mam zmutowane lekcje, no i gramy sobie w koda. Jest plus, minus, środa, ale raczej minus. Jest mi szkoda, no bo wirus zabrał mi mój 20 rok życia. Jak coś to jestem 01, no bo chciałbym go z powrotem. Parkinson, dziękuję bardzo, to bardzo. Faktycznie klimatyczny numerek. No tak było, no co. Wszyscy byliśmy w dupie przez ten czas, no. Pamiętam, u mnie wszyscy, całe biuro na home office robiło, a ja tak straszliwie nie miałem warunków, bo dzieciaki też w domu, nie? Przedszkola zamknięte, żłobki i tak dalej. I chuj, ja jeździłem do biura, ale byłem sam. Nieźle się robiło. I totalnej ciszy, bez kitu, było słychać pierdnięcie komara. Mi tam było zajebiście, ale ja mam 16 lat. No, wtedy bym siedział i nakurwiał w gry. Też by mi było zajebiście. A to coś krótkiego. We don't know who did this beat. If it's you, please DM us. We have money. Co ty gada? Tylko tyle. Co? Ktoś się odezwał? Daj jeszcze raz, no to. Dobra. Co jest, kurwa? Może chodzi o panią z tego. Z bitu. Jeśli to ty, to napisz do nas. Mamy pieniądze. No okej. Okay. Paka. Układam wieże z kartonów. Teraz topka albumu. Okej. Okay. Klasyczna informacja z czatu przed każdym numerem każdego artysty na każdym albumie, kurwa. Oho. No dobra. To jest dla mnie już jasna informacja. Po pizzy skróję, jemy i wybieram. Układam wieże z kartonów po pizzy, skróję, jemy i wybieram chipki na wieczór. Gramy z pizgani, więc jedzą chipsy, a na naszych twarzach jest dużo uśmiechu. Pijemy wino czerwone, wytrawne, choć w sumie bardzo go kurwa nie lubię. Ale czasami jest trochę zabawnie być Marlonem Brando, a nie ogórem pod wódę. Ty rano zamówisz Uber, no a ja z kefycy kubeł. I powiem ci wytyfy, ej, jeśli poprosisz o dubel. Na razie lubelska wjeżdża nam, no bo wypiliśmy bruder. Zazwyczaj go proponuję, no bo nie pamiętam waszych imion na dłużej. Wczoraj tutaj chyba była Agnieszka. O, tako, masz poradę tutaj do tego name taga, jak zapamiętać. Po prostu brudzie wal ze wszystkimi po kolei. Zazwyczaj go proponuję, no bo nie pamiętam waszych imion na dłużej. Wczoraj tutaj chyba była Agnieszka. Jutro robię Zuzię. Jedna raz zajebała mi mą bluzę, a druga myślała, że się w niej zadłużę. Inna kazała wyrzucić przez okno innej stanik, no bo znalazła go za jednym z łóżek. I wyrzuciłem go dla świętego spokoju. Wpadaj na stawki, mała.
kazała wyrzucić tylko dlatego, że znalazła za łóżkiem? Nie rozumiem. Women. Weź zabawki, jeśli byś chciała. Raczej bym wolał, żebyś nie kimała. Ale w sumie możesz iść. Zdejmij majtki, mała. Jesteś u Michała. O, ksywka jest znana. Rucham tak dużo, że czuję się jak dziwka. Wpadaj na stawki, mała. Proszę bardzo, rucham tak dużo, że czuję się jak dziwka. Ima, jesteś? Bo... No, wiesz, o co mi chodzi, nie? Mata uważał się za dziwkę, bo dużo ruchał, jeszcze zanim to było modne. Ksywka jest znana, rucham tak dużo, że czuję się jak dziwka. Wpadaj na stawki, mała, weź zabawki, jeśli byś chciała. Raczej bym wolał, żebyś nie kimała, ale w sumie możesz iść. Zdejmij majtki, mała, jesteś u Michała. O, ksywka jest znana, rucham tak dużo, że czuję się jak dziwka. Bledki to papier. No faktycznie, jak tak teraz myślę, to chujowo to zabrzmiało. Dużo rucham, jesteś Ewa? O kurwa, sorry, nie o to mi chodziło, ale Ewa wie, o co mi chodzi. A młody Mata jest sexy Michasiem. Pierdol pytania chłopaka i wpadaj na chatę. Uraczę cię balasiem z haszem. Mówi do mnie dziadek, czyli poziom... Jaki kurwa cancel. Nie o to chodziło, a poza tym Ewa ma 19 lat. Chyba, albo 20. No. Chłopaka i wpadaj na chatę. Uraczę cię balasiem z haszem. Mówi do mnie dziadek, czyli poziom wyżej niż jakbym mnie miała za tatę. Mówi do mnie raper, czyli poziom wyżej niż frontmeni rockowych kapel. Chyba cię suty drą. I to oba naraz. Mnie miała za tatę, mówi do mnie raper, czyli poziom wyżej niż frontmeni rockowych kapel. Wydaje kafel na durek za Rauser i Bakę. Zdejmujesz górę na... Kafel? Na Dureksa i Bakę? Ile tego Dureksa? Wydaje kafel na durek za Rauser i Bakę. Zdejmujesz górę na, a potem trauser z igacie. Lubię jak się rozbieracie. Wsiadaj na mnie jak na skuter. Jak tylko odpalę, to ruszę. Muszę założyć wszystkim moim grupis w końcu jakąś grupę. Wpadaj na stawki, mała. Weź zabawki, jeśli byś chciała. Raczej bym wolał, żebyś nie kimała. Ale w sumie możesz iść. Zdejmij majtki, mała. Jesteś u Michała. O, ksywka jest znana. Hej. Mata szmata, czyli nutka w klimacie będzie. Jakby Mata żył miesiąc jak muzycy z lat 80., byśmy mówili o nim w czasie przeszłym. Całkiem możliwe. Oho, mocny numer. Teledysk jest przejebany. To się zaraz okaże. Zajebisty klimat. Zapnij pasy. Jerzyk. Dyszka dla społeczności. Bardzo dziękujemy. Ja oraz obdarowani. Rachimolo Minotaur Pawlo Szmigiel. Proszę bardzo, dostało ci się. Weedlife, Wicił Gracz. Api. Adeshi i młody Miley. Elegancko. Zrobiłem unik. No. Za dużo pakowałeś w Dexa. No, dobra. Cieniaska, jak gangster. Zawijam ją na chatę, bardzo chętnie się zeszmacę. Piję... Zawijam ją na chatę, bardzo chętnie się zeszmacę. Ja się zeszmacę, nie ona, mimo że została zawinięta na chatę. Aha. Sobie wódę, ona pije sobie sakę. Przez chwilę myślałem, że ma tato, ma to fucker. Ale nie jest tak wcale, zrobię wszystko co mi każesz. No bo nie potrafię żyć inaczej, więc... Gimp, Mata jest gimpem. Lubi założyć skórzaną maskę psa i dostawać batem po pośladach.
inny sposób. Bo wcale zrobię wszystko, co mi każesz, no bo nie potrafię żyć inaczej, w inny sposób. Mój moralny kręgosłup dźwiga bardzo dużo osób. One siedzą na mnie, mówią, że jest fajnie, że wyglądam ładnie, żebym zjadł, ale po chuj, jak lasagne. Ja bym tylko chciał się do... Uj. Kurwa mać. Fajnie, że wyglądam ładnie, żebym zjadł, ale po chuj, jak lasagne. Ja bym tylko chciał śniadanie jakieś zjeść, ale póki co jestem surowym mięsem, wokół mnie kuchary krzyż. Zrób ze mną co chcesz, mama, zrobisz co chcesz. No bo jestem pierdolonym niewolnikiem, każesz mi językiem zrobić tak, żebyś odleciała. Przygotowany, kurwa, ale jakoś tak... W dziwnym miejscu. Pani pierdolonym niewolnikiem, każesz mi językiem zrobić tak. A, to nie to, o czym myślę, dobra. Tak, żebyś odleciała, niby jesteśmy u Michała, no i powinienem VIP-em być, ale jestem twój, dlatego... A, dobra. No widzicie, jak to jest, no. Stary z wyrol, tylko skojarzenie jedno, kurwa. Tego znów... Mnie po twarzy, nikt nie... Ale tak, wyjątkowo nie chodzi o kutasa i dlatego się zmieszałem, nie? Nie zauważy, jestem twój, dlatego znów bij mnie po twarzy, nikt nie zauważy nas. Odpalam haszysz, ona zarzuca na język was. Wszędzie mam siniaki, chociaż stawki to nie Fight Club. Mówisz do mnie, zdejmij majtki, no bo nie lubisz jak w majtkach. Jestem. Codziennie mam Sylwester jak Stallone. One nagrywają sextape, bo mi staną. Niebieska tabletka i Panadol, tylko niebieska tabletka i Panadol. Jeden Panadol, czy dwa? Pięć. Dziwne jakieś kombo. O, a po tym to byś umarł na pewno. Niebieska tabletka i Panadol? Panadol, tylko niebieska. Chyba, że tak się nabrał niebieskich tabletek, że Panadol przeciwbólowo trzeba zarzucić. Tabletka i Panadol. Jeden Panadol. Trzy, dwa, pięć. Bierzesz termometr do buzi, no to uważaj na rtęć. Bierzesz kęs. No ciekawa analogia. Pięć. Bierzesz termometr do buzi, no to uważaj na rtęć. Bierzesz kęs. Nie. Mój materiał to pręgierz. Jestem tylko na teraz, ale jak zechcesz to będę, bo jestem kurwa męską prostytutką. Wszystkie moje wersy dedykuję moim sutkom. Będzie bolał. Wszystkie moje wersy dedykuję moim sutkom? Co jest, kurwa? Ja pierdolę. Męską prostytutką. Wszystkie moje wersy dedykuję moim sutkom. Będzie bolał chuj mnie jutro, ale znowu wbijam chuj w to. Znowu wbijam chuj w to, no bo jestem kurwa kurwą. Nie lubię zakładać gumek, lecz muszę. Jedna myślała, że Ema to jest Mateuszem, ale nawet nie poprawiłem, bo było mi dobrze i miałem to w dupie. Dobry soundtrack lubię, teraz... Okej. No daleko to idzie. Co też jest ciekawą dwuznacznością w kontekście komentarza do tego wersu, że miał to w dupie. Jezu. Przy okazji tego numeru nie da się powiedzieć czegoś, żeby nie było dwuznaczne, kurwa. Że Ema to jest Mateuszem, ale nawet nie poprawiłem, bo było mi dobrze i miałem to w dupie. Dobry soundtrack lubię, teraz akurat leci sobie Blueface, potem Pusher, 50 Remix, Pusher, biodrami, synchrodą, nutek. Bo nie chce mi się spać, cześć, no to masz, kurwa masz, nie masz strach. Co to za pozycja? To on jej chyba obciąga strapona, a nie zjada lasagne, jak to mówił wcześniej. O, jeszcze ma obcasy fajne, czerwone, na platformach, elegancko. Bij mnie po twarzy, nikt nie zauważy nas. Odpalam haszysz, ona zarzuca na język was. Wszędzie mam siniaki, chociaż stawki to... Kocham matę. Ofdefe, Magda. Nie Fight Club, mówisz do mnie, zdejmij majtki, no bo nie lubisz jak w majtkach. Jestem. Codziennie mam Sylwester jak Stallone. One nagrywają sextape, bo mi staną. Niebieska tabletka i Panadol, tylko niebieska tabletka i Panadol. O czym jest ta nuta? No nie wiem, chyba o tym, że Mata lubi być uległy i wykonywać rozkazy pani. I brać w dupę strapona. A kto lubi, nie? Że jest kurwa kurwą. Powiedział to dokładnie. Dzięki, Bobby. To chyba taka najkrótsza interpretacja. Najkrótsze, treściwe podsumowanie. A kto nie lubi? Okay.
Ja chyba nie lubię. Nie wiem, nie próbowałem. Boję się spróbować. Tak, to jedyny powód, dla którego nie próbowałem. Dobra, nieważne. Jest bardzo źle. Ale mówiliście, że jest po kolei. Szafir jest dopiero tutaj. Prawie na... Właściwie to na końcu, bo tutaj są jakiś skit. No. Szafir, bo kontynuacja klipu. No dobra, ja ten klip raczej będę długo pamiętał w miarę. To ja już nic nie wiem. Dobrze, po kolei. Jest G kolejność. No to lecimy z kolejnością. Kurz, kerz. I Taco Hemingway. Wow, naprawdę będzie Taco. Będę mógł powiedzieć, że był Taco. Jeśli go usłyszę. Widziałem słońce od kilku miechów. Dzień dobry i do widzenia chcę mówić, a nie tylko dobranoc i dobry wieczór. Muszę kupić budzik i parę witamin, takich co zimą dużo ludzi je w Skandynawii. Parę witamin, trochę ją obolić. Lubię się bawić, lubię się przytulić podłogą do twarzy. Możesz zauważyć mnie w różnych miejscach Warszawy, gdzie lubię przysmażyć, gdzie lubię potańczyć i wypić dwie flachy, gdzie lubię powarczyć i zwyzywać pały, gdzie lubię majaczyć i zjadać kebaby. Z tego wynika, że on non-stop albo rucha, albo chodzi spizgany i nawalony, no. No cóż. Ciekawy styl życia. Ale nie prowadzi zbyt daleko chyba. Tańczyć i wypić dwie flachy, gdzie lubię powarczyć i zwyzywać pały, gdzie lubię majaczyć i zjadać kebab. Albo jego ruchają, tak. Celna uwaga. Aby gdzie bardzo nie lubię odmawiać, gdzie lubię się zabić. Muszę odkurzyć i zapakować moje brudy do pralki. Muszę się odurzyć, żeby podokańczać kawałki, hej. Nie mam już siły do walki z tym. Kurz i dym, tylko kurz i dym i dym i kurz. Bardzo chcę w końcu postawić na nogi się, ale bardzo niski jest na to kurs. Jestem zniszczony chorobą jak kurz. Mam zatkany dosa, jak mam zatkany nos, no to na język zawsze ciśnie mi się to samo, czyli parę kur. Spadam w dół, spadam w dół. I może to błąd, ale spadam w dół. Warszawia kroku to żul. Mogę w tym mieście zrobić co zech, schodki moje. Warszawia kroku to żul. Pan został warszawiakiem roku? Czy mówię o kimś innym? Warszawia kroku to żul. Mogę w tym mieście zrobić co zech, schodki mojego imienia i chuj. Tak? O kurwa. Proszę bardzo. Mimo, że urodził się we Wrocku. No to tak często bywa. Jest wielu honorowych obywateli jakiegoś tam miasta. Czy kurwa byli w tym mieście raz w życiu, albo wcale. Doma Gomora Śródmieście. Pali się skum, pali się coś jeszcze. Mam depresję. A może to jebany kazy. Warszawa krogo do żół. Mogę w tym mieście zrobić co zechcę. Schodki mojego imienia i chuj. Sodoma Gomora Śródmieście. Pali się skum, pali się coś jeszcze. Mam depresję. A może to jebany kazy. Lubię, gdy budzi mnie rano dźwięk deszczu, bo gdy na mieście jest przestój, nie czuję winy, że siedzę po ciemku. Zaraz 32 lata, więc powinienem już myśleć o dziecku. A myślę o tym, że Kanye pisał fantazję już jak był w moim wieku. A w wieku maty chciałem być gwiazdą i to na całą kulę ziemską. W piwnicy w lato się upijałem, gdy brakowało mi tekstu. Wyszła angielska płytka, ale nie pykła, więc wyszedłem po angielsku. Łamane serce, po co na mikrofon wydałem ostatnie 500. Lubiłem nocą się i nocą się i nocą się, a obecnie już to... Ale tako... Dostosował się stylem, co? Nie wiem, czy mu to pasuje. Wolałbym uciec w dżunglę gdzieś, a kolonel... Ale tako jest chyba jednym z tych zawodników, którzy nawet jak właśnie zmieniają konwencję, powiedzmy, w pewien sposób, to i tak to wychodzi dobrze. Bo on sam z siebie po prostu jest dobry. Jak nie odpisuję, to nie dzwoń. Jestem na randce ze swoją depresją. Tańczę we mgle niczym dziecko, a paparazzi skitrali po krzakach jak Wietkong.
Myślę o śmierci porankiem. Brak czasu, by rozkminiać sprzedaż. Gdy chciałem iść na terapię, powiedzieli, że terminów już nie ma. Każdy w Warszawie się leczy i uzupełnia apteczkę. Czego się w sumie spodziewać po mieście, którego reprezentant stwierdzi, że Warszawia kroku to żul. Mogę w tym mieście zrobić co zechcę. Schodki mojego imienia i chuj. Sodoma, Gomora, Śródmieście. Pali się skum, pali się coś jeszcze. Mam depresję. A może to jebany kazy. Warszawa kroku to żul. Mogę w tym mieście zrobić co zechcę. Schodki mojego imienia i chuj. Sodoma, Gomora, Śródmieście. Pali się skum, pali się coś jeszcze. Mam depresję. A może to jebany kazy. Fifi warszawski, Gatsby, mail od babugi i architektki. Lampy, bledki, ćwiartki, setki. Balenc, jogi, prady, metki. Ej, w kabrioletach śmiałeś się z nich. Wiem, bezdroga koszula sprawiła, że chociaż na chwilę poczułem się pięknie jak szalamy. Kocham przyjaciół, lecz nie mam pewności, czy nadal kochają mnie. Nie patrzyłem w lustro dawno, ej, bo nie wiem, czy oczy poznają mnie. Chciałbym poznać swoją wartość, chciałbym wierzyć w swoją wartość. Wierzyć, że jak mnie nie lubią, to wcale te kurwy nie znają się. Warszawia kroku to żul. Mogę w tym mieście zrobić co zechcę. Schodki mojego imienia i chuj. Sodoma, Gomora, Śródmieście. Pali się skum, pali się coś jeszcze. Mam depresję. A może to jebany kazy. Warszawia kroku to żul. Mogę w tym mieście zrobić co zechcę. Schodki mojego imienia i chuj. Sodoma, Gomora, Śródmieście. Pali się skum, pali się coś jeszcze. Mam depresję. A może to jebany kazaj. Ej. A będzie to na YouTubku? Jak Mata odbierał tę nagrodę? Męczy mnie ten utwór. No trochę, trochę dużo tego refrenu, nie? Mata Warszawia kroku. To? Spektakularnej, prestiżowej kategorii. Cała trójka potwierdziła obecność, także mam nadzieję, że jest na sali. Nagrodę w kategorii Warszawiak Roku otrzymuje Michał Mata Matczak. Michał Mata Matczak, Michał. Co? No i okazuje się... Potwierdził, nie przyszedł Michał jak... Hej. Chciałem podziękować bardzo za wyróżnienie Warszawiaka Roku. Bardzo mi jest miło. Jo! Skute Bobo powinien dostać, kurwa. Ja jeszcze dwie rzeczy chciałem powiedzieć. Ja! Ale nie przyszedłem, ale zapomniałem. A druga to, że w sumie się we Wrocławiu urodziłem. Nie wiem, czy to prawda. Nie wiem, czy to prawda. Jakie zajebiste. Przepraszam, że nie przyszedłem, ale zapomniałem. No i to się we Wrocławiu wróciłem. Nie wiem, czy to prawda. Kurwa mać, co to za gówno. Pierdolę. O kurwa. Mam żyłę na głowie, no. Dobra, słuchajcie. 67410. Jak rozumiem, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, kod pocztowy. Nie mam pojęcia jakiej miejscowości. Ale szóstki to mi się kojarzą z okolicami Poznania. Tylko Polska gdzieś. 6. Dobrze mówię? Czekajcie, piątki to jest tam. 4 to masz Śląsk i potem Opolskie. Piątki jest Wrocław, szóstki jest gdzieś tam. Wielkopolska chyba. Sława. Okej. Okay. Taka miejscowość. Okej, okay. A co ona znaczy dla Maty? On się urodził we Wrocławiu, to na pewno nie ten kod. Ta ja jestem z Wolka PS6400 na przykład, no. To kod pocztowy miejscowości, w jakiej mieszkał zmarły dziadek Maty, dla którego jest zadedykowany ten numer.
Dobra, okej. Okay. 5 minut. Kurwa. Podobno im dalej od metropolii, to tym więcej się mięsa kładzie na stoły i tym jest większa proporcja ludzi apteki i ludzie kościoły. Lewasz wódę w kubek przezroczysty na herbatę Lipton. Tłumaczę ci co to Uber, no a ty mi mówisz, że mówię za szybko. Karol Wojtyła patrzy się na nas nad pianina, a ty się mnie pytasz, czy wpadła mi w oko jakaś dziewczyna i jak tam w szkole. Klasyczne pytanie. Moja babcia to zawsze nie dziewczyna, mówiła, czy masz jakąś sympatię? A ty się mnie pytasz, czy wpadła mi w oko jakaś dziewczyna i jak tam w szkole. Babciu, co ty? Po co? Mam psa, nie było tego, kurwa. Silniejsze ode mnie, przepraszam. Nina, a ty się mnie pytasz, czy wpadła mi w oko jakaś dziewczyna i jak tam w szkole. Powoli czas mija i chociaż w teorii czujemy tak samo czas, to twoja kukułka śpiewa tak głośno, gdy milczą cyferki na moim kasku. Leci karasel, daj głośno, gdy milczą cyferki na moim. Czujemy tak samo czas, to twoja kukułka śpiewa tak głośno, gdy milczą cyferki na moim kasku. To jest fajny wers, że niby czujemy czas tak samo, ale twoja kukułka jakby jest słyszalna. No moje Casio nie. Jakby tym starszym osobom zegar głośniej tyka i trochę szybciej bije, nie? Ten czas do końca jest taki bliższy i szybciej jeszcze spierdala. Daj barwy szczęścia. Leci karasel, daj barwy szczęścia. Wypowie się ciepło, więc będzie trzeba dosypać trochę węgla. Zawsze tak czuję się, żegnasz z nami. Zawsze tak czuję się, żegnasz. Nie dusisz mnie perfumami, co pachną jak smęta. Tak, i perfumy wszystkie dziadki takie same, kurwa. Nie dusisz mnie perfumami, co pachną jak smęta. Lisek, uszom, byku. Czule się żegnasz, jakby na wszelki wypadek. Dlaczego miłość to... Czule się żegnasz, jakby na wszelki wypadek. Wiecie, mój tato był kierowcą zawodowym. I zawsze jak wyjeżdżał z trasy, to z moją mamą się tak żegnali. Jakby miał nie wrócić, nie? Na wszelki wypadek. To holometabolia odwrotna. Dlaczego? Jakby na wszelki wypadek. Dlaczego miłość to holometabolia odwrotna? Dlaczego? Miłość to holometabolia odwrotna? A co to kurwa jest? Holometabolia. Dajcie, muszę sobie zobaczyć. Holometabolia. Holometamorfoza. Przeobrażenie zupełne. Przemiana larwy owada w postać dojrzałą. Czyli odwrotna to miłość, to przekształcenie się z postaci dojrzałej do larwy. No, w pewnym sensie. Zasuszasz się w taki kokonik, kurwa. No, ciekawe porównanie. Dlaczego twoje ciało dziś cuchnie jak wojna, było tak cudne jak ołtarz? Dlaczego tak pomalutku po sobie sprzątasz? Dlaczego z każdym pytaniem zamieniasz żywego chłopca? Nie jestem głodny, dlaczego się modlisz do ojca? Czy będę się modlił do ojca, żeby oddał mi wzrok i orgazm i wszystko co zabrał, albo żeby zabrał mnie kiedyś? Tutaj chyba macie, chodzi o to, jak on na starość będzie postępował. Czy będzie się modlił do Boga, ojca, żeby mu oddał wzrok i orgazm? No tak, ze wzrokiem na starość bywa różnie, z potencją tym bardziej. I orgazm i wszystko co zabrał, albo żeby zabrał mnie kiedyś. Podobno im dalej od metropolii, to tym grubsze telewizory. No i to koder, ma mniej kanałów, ale za to jest trochę częściej włączony. Czuję no ból w krzyżu, zatokach i stawach. Oglądamy... Z doświadczenia? Nie, jeszcze nie. Na szczęście. Ale wiem, że przyjdzie taki czas, nie? Ale na razie jeszcze jest okej. Okay. Reklamy, rutina cała, opłakan, ulgik z gaga i z korbolami. Oglądamy wielki świat i piękna pani nas mami. Ale pan Karol opowiada żart i jeszcze nie umiera.
Bitwa o południe, faktycznie, bo to zimą. A zima się zbliża. Kurwa, kurwa. A słuchajcie, jeżeli chodzi o bitwę, jutro w Opolu jest bitwa o Odrę. Nawet kontaktowałem się z organizatorem, żeby zapytać, czy będzie gdzieś streamowana, bo bym sobie restreama pierdolnął. Freestyle'owa tam będzie. Koro, Will Spliff i tam jeszcze paru zawodników. No i chciałem po prostu sobie obejrzeć wspólnie, ale powiedział, że na tej edycji jeszcze nie, na następnych już tak i że dadzą znać, jak będzie następna edycja, ale max tydzień po wydarzeniu będzie zapis niby na YouTubie, ale jak nie cały zapis, no to poszczególne bitwy. Może byśmy sobie obejrzeli, nie? Więc taki mam pomysł. Nie wiem, czy głupi, czy nie głupi, ale mogłoby być spoko, nie? Bitwy freestyle'owe rzadko są streamowane. No bitwa o południe akurat będzie raczej. I też chętnie bym sobie obejrzał wspólnie. Ostatnio dobrze się bawiliśmy na tym. Ale pan Karol opowiada żart i jeszcze nie umieramy. Ktoś wygrał prawie szwajcarski zegarek. Dziecko wtula się w mamę, no bo przegrało z innym dzieckiem walkę na talent. A my się wtulamy w wersalkę i widzimy ten dziwny świat za firanek. Ulice są szare i puste, ulice są szare. Nie usiądź, dopóki nie sprawdzisz dwa razy, czy zamknąłem za sobą furtkę. Mam kurtkę po tobie, więc nic się nie stanie, gdy uśnię. Mam uśmiech po tobie. Mam za sobą furtkę. Mam kurtkę po tobie, więc nic się nie stanie, gdy uśnię. Mam uśmiech po tobie. Jednym słowem, pamięć o tobie będzie żyła we mnie. No świetnie to rozumiem, nie? Nie ma, mimo że to już ładnych parę lat, to powiem wam, że nie ma takiego dnia, żebym nie myślał o moim tacie, nie? On jakby tutaj i tutaj nigdy nie umrze, nie? No, pojebane rzeczy. Dziadek chyba był bardzo ważny dla maty, co? Tak by z tego wynikało. Palił z nim grama w końcu. Ja z moim tatą też. No. Pamiętam, jakie to było, jak moja mama patrzyła się na mojego tatę tak strasznie podejrzliwie, bo ja kiedyś wyszedłem z taką inicjatywą, żeby sobie rodzinnie spalić joja. Moja mama była taka... Mój tato był, kurwa, dawaj. Ona już tak na niego patrzy. No, a potem przyniosłem i siedzieliśmy w czwórkę. Właśnie tata, mama, moja ówczesna dziewczyna i ja. No, słuchajcie. Ja próbuję skręcić. Nigdy nie umiałem, jak mata. A mój tata mówi, kurwa, daj mi to, debilu. Wiecie, sekundę. Moja mama, what? I on mówi, ja rozpalam. Kurwa, coś za bardzo. Był za bardzo doświadczony. No. A potem się przyznał, że czasem sobie lubi przypierdolić. No. Jego spojrzenie wtedy mówiło, pan jeszcze wielu rzeczy o mnie nie wiesz. Kurwa. Także cóż. No. Ile miałem wtedy lat? Coś koło 19, tak myślę. Była najlepsza, bo zajebała jednego wucha, zakaszlała się na śmierć, kurwa. I mówi, i tak siedzi, później mówi, ja nic nie czuję, to nic nie daje. Ja nie wiem, o co wam chodzi. I nie wiem, minął 30 sekund, ona siedzi z takimi spacjami.
uwierzysz? Kurwa, ale to był piękny czas, ja pierdolę. O. Zawsze przed koncertem czuję stres, więc powtarzam każdy wers. Że... Mamo, jesteś tu. Czasem bywa. Faktycznie mogłem się spytać, czy mogę o tym powiedzieć. Powtarzam każdy wers, bo nie chcę nikogo zawieść, a dziś będzie słucha mnie cały tłum. Mój sąsiad i ta pani, co sprzedaje tulipany przy rynku. Hej, czyli tam Mata grał i ludzie, którzy znali dziadka, byli. Hej. Księgowy i mechanik, co naprawił parę razy BMW, co miałeś? Wszystko, co miałeś? Bez tu. Żywe kwiaty pod sceną. Nie wiem, czy cię wpuszczą i nie wiem, czy wiedzą, że... Coś tam pod kwiaty? Pod sceną? Nie wiem, czy cię wpuszczą? Sceną. Nie wiem, czy cię wpuszczą i nie wiem, czy wiedzą, że bez ciebie jakoś smutno nam. I nie wiem, czy cię wpuszczą i nie... Nie wiem, czy cię wpuszczą... W jakim sensie? Chodzi o niebo? O niebo, że nie wiem, czy cię wpuszczą? Możliwe, ale mnie się wydaje, że może też chodzić o stricte o ten występ, o ten koncert, że nie wiem, czy cię wpuszczą. W sensie wszystko, co miałeś, jest tu. Mata też wspominał, mam kurtkę po tobie, mam oczy po tobie. Może czy ludzie będą chcieli słuchać tego numeru, bo jednak będą tam osoby, które były dziadkowi bliskie w jakiś sposób. Tak może, że odbiór ludzi może nie... No kurwa, nie wiem, tak bym to porozkminiał nad tym, nie? Nie wiem, czy wiedzą, że wszystko to miałeś. Wszystko, co miałeś, jest tu. 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 Wszystko, co miałeś. Ciężko na koniec minuta ciszy, jak zostało 15 sekund. Chyba, że to następna nuta, skit. Okej. Minuta ciszy dla dziadka Maty. No emocjonalny numer mocno, widać, słychać, że dziadek był tam kimś bardzo ważnym. No niestety przychodzi taki moment w życiu, że trzeba się pożegnać. To i tak lepiej, wiecie, chować swoich dziadków, a potem gdzieś tam w późniejszej fazie życia, oby jak najpóźniejszej, rodziców, niż żeby rodzic chował dziecko, nie? Bo dopiero jest przepierdolone. No. Mata, 15-2, freestyle. Na koncertach też robię minutę ciszy po tym. Spoko. I pewnie ludzie pod sceną... Kurwa, jakby to powiedzieć. To musi fajnie wyglądać, jak dużo ludzi, których jest dużo, jak mnie mam na jego koncercie, w takiej absolutnej ciszy stoją, nie?
Ważny moment dla niego to musi być za każdym razem. Teraz numer o kutasie maty. Idealnie. To 15-20 cm w takim razie. A nie było przypadkiem na tym... Biblioteka Trap. Kurwa, ciągle się zapominam. Że od pierwszej epki, czy coś takiego? Czy od, no, od jakiegoś tam momentu, że per wielki kutas się do niego zwracają, a ma 14,5 cm. Urósł mu? Co jest? Urósł może. No dobra, okej. Okay. Posłuchajmy, jak do tego doszło. Ty, może są jakieś tutaj magiczne triki sprzedane. Może bym skorzystał. Nie żebym narzekał, ale zawsze może być lepiej. Tak jak mówiłem, zawsze więcej, nie? I znowu to będziesz chyba. Ej, ej, ej. Chwilę nie było mnie. Sorki, spałem. Pół Polski mi wchodzi do głowy, pół Polski tęskni za Michałem. Gdzie on jest? Wcale! Ej, ej, chyba jest go dobrze, nie? Ej, ej. Panom co myślą, że mam ich w dupie, wysłałem środkowy palec. A całej reszcie dzięki za cierpliwość i dzięki z góry za diament. Jestem w drodze do sławy, tak jakbym jechał do babci. Młody macz, zacznę... Ej, sława, mówiliście miejscowość. Jestem w drodze do sławy, tak, w drodze do sławy, tak jakbym jechał do babci. Tam jego dziadkowie mieszkali. Spoko. Z góry za diament, jestem w drodze do sławy. Tak jakbym jechał do babci, młody macz. Zacznę z tego, że wkurwiam skarbci. Nie jest ci zimno na boso. Na chuj się patrzysz jak Wojtek Cyrowski na klapki. To tylko płonący mikrofon. Jak Wojtek Cyrowski na klapki. No tak, boso. Boso przez świat. I potem suche pięty. Zdrożomale ziomarki, jak dojdzie do walki. Na chuj się patrzysz jak Wojtek Cyrowski na klapki. To tylko płonący mikrofon. Zdrożomale ziomarki, jak dojdzie do walki. To Dawid podbije ci oko, jakby był hajbenem palucha. Skucha, od kiedy wyszła pierwsza epka, ej. W końcu rucham, wychodzę na bulwar Wiślany. A tam, bo tam było, że nadal jest prawiskiem, no, coś takiego było. Od kiedy wyszła pierwsza epka, ej. W końcu rucham, wychodzę na bulwar Wiślany. Podchodzi hultaj, wyćpany, kciuki. Tej, ale jak ruchasz? Przecież to w szmacie mówiłeś, chociaż nie wiem, bo wcześniej też mówiłeś, że ty ruchasz, że czujesz się jak dziwka. Okej, dobra, niech będzie. Jak bulwa ziemniaka, rucham, wychodzę na bulwar Wiślany. Podchodzi hultaj, wyćpany, kciuk jak bulwa ziemniaka. Dostałbym w ryj, ale fitu biała sam mam. Kciuk jak bulwa ziemniaka. Aha, hultaj wyćpany, kciuk jak bulwa ziemniaka. Dostałbym w ryj, ale fitu biała sam mam. Aha, wiele się... To i street credit się zgadza. Zmienia, kiedy skończy się pierwsza trasa. W 2 lata z podziemia do NASA wystarczyło wszystkim pokazać kutasa. Od kiedy wyszła pierwsza elbka. Perchuj krótki, zwraca się do mnie co druga panienka i w sumie... O właśnie, tam było perchuj długi, a tutaj perchuj krótki? Pierwsza elbka. Perchuj krótki, zwraca się do mnie co druga panienka i w sumie to niezła jest beczka. I w sumie to niezła jest beczka. I w sumie to niezła jest beczka, bo mój fiut ma 15,2 cm, kurwa, łap update'a, łap, plus 0,7 byczku. Kurwa, łap update'a, plus 0,7 byczku. Kurwa mać. Nie wiem. Wypierdoliłbym z tej płyty ten numer o dziadku i dałem na jakąś poważniejszą, nie? Speczka, bo mój fiut ma 15,2 cm, kurwo, up update, ała, plus 0,7 byczku, jakbym rozlewał do po kieliszku. Kapelusz mam przyklejony do głowy, jak ten fioletowy ma arcybiskup. Jeszcze... Okej. Wiecie, jak... Dobra, jednak chyba chodzi o zwykły kapelusz, bo jak powiedział, że ma... Kapelusz fioletowy przyklejony do głowy, to no wiecie, no też poszedłem myślami w stronę kutasa. Jeden nowy materiał, chcesz no to za hajsy biskup. Jestem pewien, że niewiele wiem, ale rozjebie w pizdu. Gierę, bo nie widzę przeszkód jak buź w tęczu, albo niewidomy koń. Przechodzę tor, ale nie jestem anonimowy i nie jest potrzebna mi broń. Boże, chroń moich ludzi. Jakbym był łakiem, to teraz zdymowałbym skroń. Jakbym był łakiem, to rap by mi się dawno znudził, no i bym go rzucił w kąt. Powinienem... Moim zdaniem to nie jest wyznacznikiem łaka, że rzuciłbyś rap i... No. Myślę, że mamy na scenie paru łaków, którzy mają zamiar to chyba robić jeszcze bardzo długo. To tylko świadczy o tym, że dla jednych jest jakiś łak łakiem, a dla innych wcale nie. Jak N'Golo, a drugi rok opijam zdaną maturkę, bo mogę, a ci co nie mogą, to coś mi pierdolą.
żebym wydoroślał. A palę jointa na wyspie radości. No i patrzę, jak pomału rosną mi uszy osła. Zaraz wiosna, może wezmę wiosła i odpłynę stąd. Głos mam taki, jakbym jeszcze pospać chciała, nie mógł, bo dzwoni alarm. Ale zamiast słyszę go sonara, co mi mówi, żebym rozpierdalał. Boże, chroń moich ludzi. Wypływam na głęboką wodę, żeby móc siedzieć w jacuzzi. Żeby móc leżeć w jacuzzi. Chuj. Pozdrawiam całą załogę, nie ma, że może. Bo musi się udać i chuj. Wypływam na głęboką. Jebać Gipsa, NPC-ty tylko go słuchają? W takim razie przyznaję się do bycia NPC-tem. Żeby móc siedzieć w jacuzzi, żeby móc leżeć w jacuzzi. Pozdrawiam całą załogę, nie ma, że może. Bo musi się udać i chuj. Nie, no nie będę dawał bana gościowi za posiadanie swojego zdania, nie? Aczkolwiek mógł je wyrazić troszeczkę ładniej, co nie? W sensie nie nazywać NPC-tami ludzi. Reto, przeżarł wam mózgi. Jak Gips jest chujowy, to Mata jest abstynentem. Bardziej by nie ogarnił tych Gipsa, które już są trudne. To prawda. Przepraszam, poniosło mnie. No i wszystko. Gitara. Ja swoje zdanie. Swoje zdanie nie, ale za obrazę. No ale przeprosił. Jest wszystko git. Nie bądźmy pamiętliwi. Opa, to reakcja. Jest odcinek na YouTubku. Oglądamy czy nie? Gip. Nie. Okej, okay, dobra, jaki spam, nie? Okej. Okay. Papuga, jest odcinek na YouTubku, oglądamy? Dzwoni papuga z kit. Michałek, słuchaj, miałbym naprawdę prośbę do ciebie, żeby dzisiaj przyjechał. Bo no, bardzo dawno się nie widzieliśmy, mam sprawę do ciebie. Przyjedź proszę cię, załatw to tak, żebyś mógł przyjechać. Okej. Okay. Iskam. Nie było odcinka, ale reakcję robiłem i wycinki z niej są na TikToku. Słuchamy? Ja pierdolę, ale przeskok. Szafir. Kojarzę z radia. Słuchamy? Kurwa. Nie no, dobra, bo miała być jakaś kontynuacja klipu. Nie widziałem klipu. Jedyne, co kojarzę z tej nuty, to jest... coś tam... Jedyna B, mowo, hulajnogą. Tyle. Także tak to. Jest... Okej, okay, faktycznie to jest ten. Hej. Ma te buty. Jest mocno skończony. I wychodzi z tej imprezy. Dupa boli. Oj, boli. Safir, wygląda jak twoje oczami. Chcę się pić, chcę się ich napić. I chyba muszę się zaszyć gdzieś z tobą. Jadę na B, mowo, OG kurz z wodą. Hulaj nogą, jedziemy po. Safir, wygląda jak twoje oczami. Chcę się pić, chcę się ich napić. I chyba muszę się zaszyć gdzieś z tobą. Jadę na B, mowo, OG kurz z wodą. Hulaj nogą, jedziemy się zgubić. Ej. Jak Scooby i kudłaty, wpadłaś w tarapaty. Zadzwoń albo napisz, to pogadamy już. Lubię, kiedy zamawiamy to sushi dla dwóch osób. Na śniadania 16 i jemy je w łóżku. W tym małym maluszku jesteś tak piękna, jakbym zawsze widział ciebie po maluszku. Bombaj Safir. Po maluszku. Tak, to jest to. Atrakcyjność kobiet rośnie wprost proporcjonalnie do
ilości zapodanych lów. Tak jest. Musimy to przyznać. Puszku, jesteś tak piękna, jakbym zawsze widział ciebie po maluszku. Bombaj safir, bombaj safir. Ciekawe, czy to działa w drugą stronę. Czy raczej odwrotnie. Że one po maluszku, to im kurwa wymagania rosną. Księżniczki, kurwa. Fir, pomarańczowe kapi. Ja mam oczy brązowe, ty masz oczy. Bombaj safir i cię dominuje jak w BDSM. O nie, to było troszeczkę brzydkie. No cię dominuje, a wiem, no bo sprawdzałem w naszej krzyżówce genetycznej. Ej, wyglądasz ślicznie. A, krzyżówka genetyczna. Ja cię dominuję. Dobra, te mocniejsze cechy genetyczne. Niby tam, nie? Że bycie praworęcznym dominuje nad byciem leworęcznym i tak dalej, nie? Kilka tam było takich cech, ale jest to totalny bullshit, bo ja mam praktycznie 90% tych cech dominujących nad moją żoną, a jestem kurwa pantoflem. Liczny jak Marwar Kuczyki, albo dwa kucyki. Ty to mini, a ja Mickey Mouse. Bonnie i Clyde, ale jedyne co będziemy kraść, to sobie serce nawzajem. Albo zapalniczki, jeśli będziesz potrzebowała do fajek. Po chuj się chowała, skoro jesteś tak mała jak i łasta gusiana. Dobrze, że cię znalazł ktoś. Bomba, safir, wygląda jak twoje oczami. Chcę się pić, chcę się ich napić i chyba muszę się zaszyć. Gdzieś z tobą, jadę na BMW. OG kurz z wodą, hulaj nogą, jedziemy po. Safir, wygląda jak twoje oczami. Chcę się pić, chcę się ich napić i chyba muszę się zaszyć. Gdzieś z tobą, jadę na BMW. OG kurz z wodą, hulaj nogą, jedziemy się zgubić gdzieś. Jak Daphne i Fred. Odkryła takie sekrety, że ją zdradza z różnymi rybami. Wodą, hulaj nogą, jedziemy się zgubić gdzieś. Jak Daphne i Fred, albo jak Fred i Daphne. Gdy nie ma ciebie obok, nie wiem czy w spokoju zasnę. Pachniesz jak 1500, 1900 ciastek. A ja zjem je wszystkie i będę chciał dokładkę. Wiem, że czasem humor w kratkę mam jak mój kapelusz, ale nie ma. Że łowił? Pierdolisz. No wiem, że o to chodziło, to był żarcik z tymi zdradami. Ja nie wiem. Będę chciał dokładkę, wiem, że czasem humor w kratkę mam jak mój kapelusz. Ale nie martw się już, zaraz go zdajemy, tylko nic, nie mów nikomu. Chcę do domu, kiedy cię nie ma w pobliżu. Wyznałem ci miłość do mikrofonu, więc nie pytaj czy to na zawsze. Bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Co najmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. Sumie, po co też stanie się syrenem? O, oczy już się zmieniają. Biżuteria, jak masz oczy, bombaj. Safir, wygląda jak twoje oczami. Chcę się pić, chcę się ich napić i chyba muszę się zaszyć. Gdzieś z tobą, jadę na BMW. OG kurz z wodą, hulaj nogą, jedziemy po. No teraz już hulajnogą będzie trochę ciężko, nie? Safir, wygląda jak twoje oczami. Chcę się pić, chcę się ich napić i chyba muszę się zaszyć. Gdzieś z tobą, jadę na BMW. OG kurz. No jeżeli koncert byłby gdzieś tu blisko mnie, to może i bym się wybrał, no. Ciekawe, ile teraz ma centymetrów jako syren? Nieważne, bo i tak schowane w ogonie, kurwa. Kurz z wodą, hulaj nogą, jedziemy się zgubić. No dobra, to ten początek był taką kontynuacją, ale potem cały numer... Nie wiem, kurwa, co tutaj chodzi. Dobra. Słuchajcie, został nam jakiś skit i jeden numer. Młody Bachor, outro. Ktoś mnie kiedyś spytał, czy wolę twój zapach, czy twój śmiech. I co wybrałbym, jakbym wybrać musiał. A ja mu na to, żeby się lepiej pierdolnął w łeb. Bo to jakby spytał, czy wolę Szczepana, czy Wygusia. Okej, okay. Fajne porównanie. Twój zapach jest jak Szczepan, a twój śmiech jak Wyguś. Nie mogę wybrać. Kurwa mać. Ej, łysy, bo jest ważne pytanie. Weź mi podaj na szybko tytuł płyt, których słuchałeś prywatnie, poza streamami. O, Chore Melodie.
Czekaj, Mutylatora robiliśmy. Kurczę, nie wiem, nie umiem na szybko. Musiałbym się zastanowić, nie? Płyt chodnikowych, na przykład. Na przykład. Multitoxic. Może byśmy zrobili w ogóle kiedyś jakąś płytkę Multiego. Szkoda, że tego Toxica przesłuchałem praktycznie całego, bo płytka jest fajna. Spoko streamek by mógł być. Ma on jeszcze jakąś taką, no też godną uwagi? Poczekajmy na nową. A idzie nowa? Nowa fala. Poczekajmy na nową XD. Aha. Rozumiem. Spaniaczki, spaniaczki. Nowa fala albo Trapstar. Nie, no nowej fali nie. No to Rabin Mode się odpalił, oczywiście. Problem na streama. Art Brut. No to sobie jeszcze poczekasz. Demonologia, no. Demonologię mam, dostałem od babci na święta. Jedną i drugą. Dobra, słuchajcie. Rewolucja romantyczna. A, tutaj to już totalny Rabin Mode był. Bardzo dużo ludzi pisało dawaj, a bardzo, chyba jeszcze więcej raczej pisało, żebym sobie odpuścił tę rewolucję romantyczną. No, ale warto samemu sobie jednak opinię wyrobić, prawda? Możesz sobie przesłuchać nową falę Maty i ocenić, ale był zasłużony za to. Tak jest plan odległy na problem Art Brut. Dobra, słuchajcie. To co, mamy ostatni numer? No to lećmy z tym, nie? Młody Bachor. Młody Bachor, siedzę na schodach z flachą. Pachnę baką, a nie pakorabam. Pierdolę moje, ponieważ wolę doratą. Znieśmy toast za to, żeby pierwszy milion nic nie zmienił w nas. Młody Bachor, siedzę na schodach z flachą. Pachnę baką, a nie pakorabam. Ciekawe, jakbym, żeby coś we mnie zmienił. Milion, jakbym zarobił milion. To jest tak astronomiczna kwota. Czy wydaje się, no jest. Ciekawe, chyba, no nie wiem, wydaje mi się, że nie, ale no nigdy nie wiesz, nie? Tak jak, który to mówił, jak się nazywa ten chłop? Że jakby dostał 5 dych od starego, to by mu odjebało. Jak on to mówił? Jak ja bym dostał 5 dych, to mi by odjebało, nie? Szedłbym do kiosku ruchu, znaczy do kiosku ruchu nie można wejść, ale powiedziałbym do laski: dzień dobry, poproszę gumę boomer z naklejką Bulbazaura. Ale proszę pana, to tak nie działa. Trzeba kupić gumę, rozpakować i dopiero wiadomo, jaka jest naklejka. To rozpakowuj, kurwa, ja pieniądze mam. Kurwa, tak zajebiste. Jak on się nazywał? Zajebisty gościu. Mateusz Socha. Propsik dla niego. Dobra. Siedzę na schodach z flachą. Pachnę baką, a nie pakora. Tak, dokładnie, ten sam od... Ile? Zresztą to było w tym samym sketchu, nie? No. Kolega mówi do taty: tato, daj mi 5 zł. On mówi: nie mam drobnych, masz 5 dych. Dla mnie to jest jak 10 razy 5 zł. Pierdolę moje, ponieważ wolę doratą. Znieśmy toast za to, żeby pierwszy milion nic nie zmienił w nas. Wsiadam do tramwaju numer 4. Cztery perły w kieszeni, pół paczki kameli mami. Patrzą na mnie jak na Katy Perry. No a gombao to nie VIP-y, no bo bliżej do Meneli nam. Takie życie.
Rap płaci nam za zioło i rap płaci nam za picie. Mam to w cipie. Nie chcę być głosem pokolenia, bo mam chrypę, no i nie wiem jak żyć dobrze. Nie wiem jak żyć mądrze. Jedyne co wiem, to że chcę bawić się ciągle. Jedyne co wiem, to że pieniądze mają bakterie na sobie, a nie chciałbym sobie ich mieć. O. Młody bachor, siedzę na schodach z blachą. Pachnę baką, a nie Paco Rabanne. Pierdolę moje, ponieważ wolę doratą. Znieśmy toast za to. Insomnia. Dziękuję ci za prima, moja droga. Żeby pierwszy milion nic nie zmienił w nas. Młody bachor, siedzę na schodach z blachą. Masz ursę, please? Ej, ale on się tak nie nazywa. Taką mam, ale już jest strasznie obdrapana, bo już mam ją kupę czasu. Taką, o, patrz, jaka obdrapana. Obśrupana jak złoto. Takim, jakimś chińskim smokiem. Uśmiech bądź bufor? Tak, 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 tak. Zrobimy to kiedyś, ale zrobimy. Pachnę baką, a nie Paco Rabanne. Pierdolę moje, ponieważ wolę doratą. Znieśmy toast za to, żeby pierwszy milion nic nie zmienił w nas. Młody Szczepan, wbij na seta. Jak chcesz fotkę, to daj peta. O, jedyni menele, co mają swój funk. Banda debili z przypadku. Chłopcy, co Boga złapali za... Nie, nie myślę, że jedyni menele, co mają swój funk. O, jedyni menele, co mają swój funk. Banda debili z przypadku. Chłopcy, co Boga złapali za nogi. I kurwa nie puszczą puszkami palców. Przynajmniej ma tego świadomość. Młody wygus. Elfiedor, dziękuję ci bardzo. Czekasz na odsłuch Łona i Weber, co? Koniec żartów i małpa, kilka numerów o czymś klasyki polskiego rapu. Może się doczekasz. Stary wyganiony gór. Koniec żartów nie słuchaliśmy ostatnio? Zobacz kurwa jak on wyrósł. Jebać studia, piję piwo w mieście przygód. Kiedyś miałem, dzisiaj też mam. Wpada koleżka na ochotę, nie od święta. Ochotki madafaka. Wolę się ogarnąć, a nie płakać. Biorę hajs z muzyki, nie od prowidenta. Rano do pracy kierunek ochota. Oczy zmęczone, bo wczoraj smążyłem babola. Weź dowiesz się o co chodzi, a nie pytasz o co koman. Pytań zrobiłem ci quiz uhofofofo albumów, których słuchałeś. O, chcesz na koniec dziś robić, czy na jutro? Jutro, 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 jutro będziemy quizować. I oglądać jakieś gówno z neta. Także przygotujcie się, żeby mi polecić coś fajnego. Oczy dookoła głowy, nie czeka mnie monar. Nowy towar, stary ziomar. Sorry mała, Tadeo się strapował, ej, ej. Dzisiaj nie będę nic żałował, ej, yeah. Młody bachor, nie ma wolat, ej. Młody bachor, siedzę na schodach z blachą. Pachnę baką, a nie Paco Rabanne. Pierdolę. A coś mi tak serce kołacze dziwnie. Kurwiamy to. Widzę na schodach z blachą. Pachnę baką, a nie Paco Rabanne. Pierdolę moje, ponieważ wolę doratą. Znieśmy toast za to, żeby pierwszy milion nic nie zmienił w nas. Młody bachor, siedzę na schodach z blachą. Pachnę baką, a nie Paco Rabanne. Pierdolę moje, ponieważ wolę doratą. Znieśmy toast za to, żeby pierwszy milion nic nie zmienił w nas. Kiepski wybór na ostatni album w życiu. No tak. To nie było zbyt dobre. Ale wasza reakcja w ogóle trochę przykra jest. Pamiętacie jak było z Kasix? Kurwa, jakby faktycznie mi się tutaj coś stało? Żebyście sobie heheszkowali? Uje. Ła. Nie spodziewałem się w ogóle innej odpowiedzi. To są dwie izoteki.
Numer od maty. No i co? 100 dni do matury było znacznie lepsze. Ten album jest taki troszeczkę... nie wiem, jak to powiedzieć, za bardzo pomieszany. Jeden gościu na Instagramie napisał niespójny i w pewnym sensie mogę się pod tym podpisać. No jest tu zmieszana różna tematyka, aczkolwiek z całości wyniosłem tyle, że Mata bez przerwy jest spizgany, nawalony albo ruchany. Ta w przeciwieństwie do studni do matury nie wywołała u mnie zbyt dużo rally. Nie jest zła, ale też no nie jest to dla mnie jakaś genialna, jakiś genialny krążek, nie? Dobra. Ma to dwie izoteki. Znowu ktoś napisał mi, żebym się zabił. Nie wolno tak nikomu pisać. Próbowałem 4 razy, już bym nie dawał. Serio? Rady już patrzeć na moje wady. Już nigdy więcej nie wyskoczę z okna. Już nigdy więcej nie wyjmie mi z łokcia szkła. Chirurg, już nigdy więcej krop. Co ty gadasz? Proszę cię zajrzeć do środka, bo na zewnątrz ropa. Ale to tylko okładka, nie książka. Błagałem lekarza o glow-up i błagałem Boga, żeby zdał mi pod twarz. Proszę cię zajrzeć do środka, może wtedy będziesz choć przez chwilę mokra. Jem 2 izoteki na rozkaz, wziąłem to z apteki na rozkaz. Zakładam aparat na dziąsła, bo w drugiej liceum brakuje mi wciążku, a kurwa żadna nie chciała apteki na rozkaz. Zakładam aparat na dziąsła. Teraz ta okładka ma sens. Okej. Okay. Bo w drugiej liceum brakuje mi wciążku, a kurwa żadna nie chciała całować na siema w policzek, dlatego podświadomie każda to kurwa. Tylko idola na fi... Z tego powodu? Żadna nie chciała na siema całować w policzek, dlatego każda to kurwa? No tak, ale jak w sumie targają tobą takie emocje, no to też masz pewne zaburzenia percepcji i... No bardzo emocjonalnie podchodzisz do różnych spraw, nie? Ciężko się na coś wyjebać. Od razu dorabiasz sobie ideologię do najprostszych rzeczy. Każdy mały problem urasta do rangi przeszkody nie do pokonania. Tak to już jest. Widzicie, tylko na życie i przez całe życie was wkurwia. Dziś lany bulwar wójdzie swoją szosą, no bo każdy tutaj już wie, że to bzdura. Siedziałem nocą nad chemią, moje bałem szczurą. Byłem, no bo co to w głowie miałem ciemno, zapaliłem skuno. Czego ty kurwa nie kumasz? W moim DNA płynie woda. Dobra. Każdy tu na to przyzwala, na gaszką mówi się ruda. Jak to się zapił na śmierć na początku wesela. Ja mówię ruda woda na whisky. Płynie woda. Każdy tu na to przyzwala, na gaszką mówi się ruda. Jak to się zapił na śmierć na początku wesela, był jak hulaj dusza. A. Jak to ją zabił na śmierć, przecież tylko ją czasem podduszał. Hashtag love forever. Zabił na śmierć, przecież tylko ją czasem podduszał. Jak to ją zabił na śmierć, jak szeptucha co innego widział. W fusach pije czwartą kawę, bo ziomek z koroli używa baseballi. Nie ma jak podwieźć do mnie Mateusza. Homie, homo. Profesor mi mówi, że najwyżej kierowcą busa. Będę. Będzie stał pod chatą, ma 40 lat tamten kutas. I czuję się szmatą, no bo jeździ metrem, mej. Dlatego mści się nauczy w spectrum z lumpa. Yeah, bujam się po korytarzach. Najgorzej, nie? Muza, w moich słuchach. Komuś nie wyszło. Znaczy, bycie nauczycielem to nie znaczy, że ci nie wyszło, ale... Jeżeli z jakichś względów, co to kurwa za laska tam w tej szybie? Znowu wam pokazuję na monitor. Pierdolę, ale creepy. No, jeżeli w jego oczach coś mu tam nie wyszło i mści się za to na innych, bo jest sfrustrowanym starym dziadem, no to słabo, nie? Ci się nauczę w spectrum z lumpa. Yeah, bujam się po korytarzach muza. W moich słuchawkach zagłuszę was, nie macie jak upokarzać już. Aha. Znowu ktoś napisał mi, żebym się zabił. Próbowałem 4 razy już, bo nie dawałem rady. Już patrzeć na moje wady. Ty psycha robi przysiady, to przyspieszył puls. Pesach mój też zmieniał się w kebaby. A dziś mam 4 kłady, będę raperem dekady. Jako living proof, że nie trzeba znać kraw magii, żeby ich obezwładnić, bo wystarczy mózg. Znowu ktoś napisał mi, żebym się zabił. Próbowałem 4 razy już, bo nie dawałem rady. Już patrzeć na moje wady. Ty psycha robi przysiady, to przyspieszą puls. Plecak mu też zmieniał się w kebaby. A dziś mam 4 kłady, będę raperem dekady. Jako living proof.
że nie trzeba znać kraw magii, żeby ich obezwładnić, bo wystarczy mózg. O, ważne rzeczy. Tylko, że odbierane jest 30% telefonów. Ale podobno jeszcze opozycja gwarantuje, że ogarnie to i telefon zaufania dla dzieci i młodzieży będzie faktycznie obsługiwany 24/7 i będzie odbierany. Także jakby co, to nie bójcie się dzwonić. No, dobry numer. Kurczę, dobry numer. No widzicie, Mata też potrafi coś zrobić takiego, nie? I co? I tyle, nie? Tak jak mówiłem, zapis. Jak nie ma problemu z prawami, to będzie zaraz. Jak są problemy z prawami, to jutro będzie na dysku. Jak nie ma problemu z prawami na YouTubie, co będę zaraz sprawdzał, to w niedzielę będzie na YouTubie, jakby ktoś chciał sobie obejrzeć, nie? No. Pablo, żyj nam wiecznie. Nie da rady. A rajd, kochani, trzeba rajda zrobić. Kogo ja tu mam? Przeprowadź rajd. Ranio, take fun. O, take fun. Zaspamujcie chuja, że do tego, do dwóch biegunów proszę mnie zaprosić. Tak trzeba zrobić, nie? I lecimy z tematem. No. Ciach. Elo.